Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu ze Słowem. Tym razem będziemy rozważać Słowo Boże z niedzieli 11 tygodnia zwykłego. Jest to słowo z Ewangelii według świętego Marka, rozdział 4, wersety od 26 do 34. Zanim jednak rozpoczniemy nasze rozważanie, pomódlmy się do Ducha Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby to spotkanie było dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Posłuchajmy teraz Ewangelii według świętego Marka. Jezus powiedział: z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarnko w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze: z czym porównamy Królestwo Boże, lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy, gdy się je wsiewa w ziemię. Jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od jarzyn. Wypuszcza wielkie gałęzie, także ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu. We wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć, a bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Ewangelia według świętego Marka, tak jak wszystkie Ewangelie, zawiera w sobie mowy Pana Jezusa. A więc taki fragment Ewangelii, w którym Pan Jezus naucza tych, którzy Go słuchają. W Ewangelii Mateusza Pan Jezus naucza na górze. Znamy ten fragment jako kazanie na górze, które rozpoczyna się od 8 błogosławieństw. W Ewangelii Marka natomiast jest troszeczkę inaczej. Pan Jezus naucza tutaj przy brzegach Jeziora Galilejskiego. Jest to bardzo piękna sceneria. Dla kogoś, kto był w Ziemi Świętej, to zawsze Jezioro Galilejskie wiąże się z pięknymi wspomnieniami. Możemy sobie wyobrazić łagodną taflę jeziora, piękny wieczór. Tłumy cisną się wprawdzie na Pana Jezusa, ale Pan Jezus siada w łódź, oddala się troszkę i naucza właśnie z łodzi do tłumów, które stoją na brzegu. W tym obrazie zawarta jest pewne piękno, w którym Pan Jezus wypowiada swoje słowo do tłumów, a tłumy Go słuchają. Kiedy popatrzymy na początek wypowiedzi Pana Jezusa, to rozpoczyna On od słów „słuchajcie”. Jest to bardzo wyjątkowy czasownik, który w 4 rozdziale Ewangelii Marka pojawia się bardzo często. Nie jest to tylko zwrot, który ma przypominać Jego słuchaczom, aby po prostu słuchali, bo oni są tam właśnie po to, żeby słuchać Pana Jezusa. Ale jest to nawiązanie do pewnej wypowiedzi w Starym Testamencie, kiedy w Księdze Powtórzonego Prawa, w 6 rozdziale, w 4 wersecie, Pan Bóg zawiera przymierze ze swoim ludem i rozpoczyna właśnie tak: słuchaj Izraelu, Szema Izrael, jam jest Bóg jedyny, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. A więc w ten sposób rozpoczyna się dekalog. W ten sposób Bóg rozpoczyna swoją naukę wobec człowieka w Starym Testamencie. I bardzo podobnie w Ewangelii Marka Pan Jezus również zaczyna od „słuchajcie”. A więc w ten sposób daje do zrozumienia swoim słuchaczom, że jest kimś więcej niż zwykłym nauczycielem.
Posłuchajmy teraz i postarajmy się rozważyć właśnie ten fragment, który przeczytaliśmy. Zawiera on dwa fragmenty, dwie takie króciutkie przypowieści. Pierwsza jest o zasiewie. Pan Jezus porównuje Królestwo Boże do nasienia, które ktoś wrzucił w ziemię. I w tej przypowieści Pan Jezus poprzez tą analogię zwraca uwagę, że ten, kto sieje, nie ma kontroli nad procesem wzrastania. A więc czy śpi, czy czuwa, czy jest noc, czy jest dzień, to ziarno wzrasta, ale wzrasta bardzo powoli, często niedostrzegalnie. Ta przypowieść jest skierowana przede wszystkim do uczniów, do apostołów, do tych, którzy są powołani właśnie do tego, aby to słowo siać. Żeby się nie zniechęcali, żeby mieli cierpliwość, że nie chodzi o to, aby od razu widzieć owoce swojego przepowiadania, ale trzeba po prostu pozwolić, aby to ziarno powolutku wzrastało w sercach ludzi. I tym, który daje wzrost, jest sam Bóg. I to On poprzez swoją łaskę powoduje, że po jakimś czasie, nikt nie wie kiedy, to słowo w naszych sercach zaczyna wydawać piękny plon, zaczyna wzrastać. A z drugiej strony jest to także przestroga dla tych, którzy chcieliby wymuszać niejako wzrost na ziarnie słowa. Którzy poprzez jakiś pusty aktywizm chcieliby po prostu, aby to słowo od razu przynosiło owoce. Trzeba być cierpliwy i trzeba spokojnie umieć czekać na wzrost, który daje sam Bóg. W drugiej przypowieści Pan Jezus porównuje Królestwo Boże znowu do ziarna, ale tym razem zwraca uwagę na inny aspekt tego ziarna. A mianowicie porównuje je do ziarnka gorczycy, do najmniejszego ze wszystkich ziarenek. Pozwoliłem sobie przynieść właśnie takie ziarenko i pokazać Państwu, jak wygląda w rzeczywistości. To ziarenko gorczycy pochodzi z Ziemi Świętej. Kupiłem je u pewnego Araba. Dlatego, że często właśnie w takich sklepach turystycznych można kupić po prostu niestety tylko zwykłe ziarno gorczycy. To jest odmiana palestyńska, a więc bardzo malutka. Kiedy wysypiemy sobie tutaj na rękę, zobaczymy, że są to takie małe główki przypominające troszkę mak. Ale w środku znajdują się właśnie takie malutkie ziarenka, które są właściwie niewidoczne jako pojedyncze. O, tutaj zostało mi jeszcze troszeczkę, można zobaczyć. Wyglądają właściwie jak taka zmielona kawa. Są bardzo, bardzo malutkie. I dlatego Pan Jezus posługuje się właśnie takim obrazem, taką alegorią. Dlatego, że jest to właśnie jedno z najmniejszych ziarenek, jakie można sobie wyobrazić w ziemi palestyńskiej. To ziarenko gorczycy rzeczywiście ma wielką moc w sobie, a mianowicie rozrasta się mniej więcej na 1,5 metra, taką dosyć dużą roślinę. Nie osiąga oczywiście takich rozmiarów, jak mamy tutaj w Ewangelii. Dlatego często komentatorzy zwracają uwagę, że jest to hiperbola. Pewna przenośnia, która w starożytnym świecie była często stosowana. Zresztą sam Pan Jezus bardzo często używał właśnie przenośni. Ale dzisiaj Kościół sugeruje nam również inną interpretację. A mianowicie często, albo właściwie zawsze, pierwsze czytanie w niedzielę jest ściśle powiązane z Ewangelią. I właśnie dzisiaj Kościół proponuje nam czytanie z Księgi Ezechiela, 17 rozdziału, końcówka, więc wersety od 22 do 24, które opisują właśnie taką starą testamentalną zapowiedź właśnie drzewa, które zostaje zasadzone przez Boga. Posłuchajmy. Tak mówi Pan. Ja także wezmę wierzchołek z wysokiego cedru i zasadzę. Z najwyższych jego pędów ułamię gałązkę i zasadzę ją na górze wyniosłej i wysokiej. Na wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę. Ona wypuści gałązki i wyda owoc i stanie się cedrem wspaniałym. Wszystko ptactwo pod nim zamieszka,
Wszystkie istoty skrzydlate zamieszkają w cieniu Jego gałęzi. I wszystkie drzewa polne poznają, że ja jestem Pan, który poniża drzewo wysokie, który drzewo niskie wywyższa, który sprawia, że drzewo zielone usycha, który zieloność daje drzewu suchemu. Ja, Pan, rzekłem i to uczynię. Właśnie ten fragment z Księgi Ezechiela pokazuje nam ten sam obraz. Obraz drzewa, wielkiego drzewa, które obejmuje cały świat, w którym każdy może znaleźć właśnie coś dla siebie, ale który wyrasta z małego pędu z ułamanej gałązki, którą sadzi sam Bóg. Jest to piękny obraz, który znajduje swoje odzwierciedlenie, albo który potrafimy zrozumieć właśnie w świetle Nowego Testamentu. Tym ziarenkiem, tą gałązką jest właśnie Słowo Boże, które posiane w sercach ludzkich przez 2000 lat przynosi ogromny owoc. I my właśnie z perspektywy czasu, z perspektywy tych tysięcy lat widzimy już owoce tego małego ziarenka, które zasadza Bóg w ludzkich sercach. Dzisiaj Słowo Boże dociera już do wszystkich kontynentów świata. Można powiedzieć, chrześcijanie są właściwie wszędzie. Dlatego łatwo nam uwierzyć w moc tego ziarenka. Na pewno było to o wiele trudniejsze dla tych, którzy rozpoczynali, a więc dla 12 apostołów, dla pierwszych chrześcijan, dla ojców Kościoła. Ale dzisiaj, myślę, jest taki czas i jest taka okazja, abyśmy popatrzyli, w jaki sposób to Słowo wzrasta w moim sercu. Jaka jest historia wzrostu Słowa we mnie? Warto zadać sobie to pytanie, szczególnie na modlitwie, próbować na nie odpowiedzieć. Jeśli jest taka możliwość, to przed Najświętszym Sakramentem, podczas adoracji. Dlatego, że jest to bardzo ważne pytanie. Wielu świętych daje nam przykład. Święty Augustyn napisał wyznania. Wielu świętych pozostawiło swoje dzienniki duchowe, w których odkrywamy właśnie historię wzrastania Słowa w ich sercach. Niech ten dzisiejszy dzień będzie również i dla nas taką okazją, aby popatrzeć na to nasze Słowo, które wzrasta w naszych sercach. Jest to wielki skarb. Strzeżmy go i pielęgnujmy, aby wydało wspaniały owoc nie tylko teraz, w doczesności, ale również w wieczności. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.